Witajcie, moi mili. Zaczynamy od rana nową, piękną robotę. Mamy tutaj Fiata Ducato, to jest 90 chyba, 5 rok. No to jest jeden z pierwszych, bo oni chyba zaczęli robić w 94 roku. Ducato, celem tego będzie taki chyba sklepik, coś takiego, sklep obwoźny. Tutaj przyjechał od nas oczywiście ze stolicy, z pięknego miasta. Stworzenia już tutaj czekają, żeby pomagać, także bardzo dobrze. Dobrze się zapowiada, no i tradycyjnie od razu. Majster sobie już, wiecie, żeby nie... zaraz to spadnę. Żeby nie marnować czasu, sobie porozbierał wszystko. No i widzimy tutaj już dziury w MacPersonie. Trzeba będzie tą przednią ściankę zrobić. On już tutaj był, ten pojazd, parę razy łatany. No, tu widzicie, była łatane, jakieś łatki postawiane. Generalnie to nie wygląda jakoś strasznie tragicznie, ale... No, widzimy, tu coś było łatane. Blachami jest poprzykrywane. Trzeba zobaczyć, co tam jest. Oczywiście mocowanie silnika. Tutaj przy hamulcach to też nie wygląda zbyt ciekawie. Zaraz będziemy to młotkować i zobaczymy, jak to wygląda. Przejdziemy może sobie do dołu, a nie, najpierw przejdziemy tutaj. O, bo tutaj też była robiona podłoga. Widzimy, ktoś użył już polakierowanej następny metalik blachy chyba z jakiegoś samochodu, bo to jest taka dość cieniutka blaszka. Widzicie, jest tu w paru miejscach poheftowana. I tak to będę musiał zlikwidować, usunąć, żeby zobaczyć, wiecie, co tam jest. Czekajcie, może tam ręką włożę. Nie, nie włożę. Ale muszę to usunąć, żeby, wiecie, zobaczyć, co tam jest, co tam piszczy w ramie. Jak to się mówi. O, tutaj też było łatane. Widzimy, ktoś tu łata. To nawet świeża robota jest to. W Warszawie tak robią tutaj. Porobione, pospawane. No ale i tak, wiecie, muszę to pootwierać i zobaczyć, jak to wygląda w środku. Przejdziemy sobie teraz od dołu. No i tak od spodu, o, tutaj widzimy, ten kawałek ramy jest zdrowy, tylko tutaj trzeba będzie coś na pewno też pospawać. Mocowanie przedniej śruby tutaj jest dobre, ale widzimy, że rancik się już rozwarstwił, to trzeba będzie i tak wszystko wyciąć. Zresztą wytniemy to, zobaczymy, jak to wygląda. Mocowanie poduszki silnika, patrzcie, jest 10 lat młodsze od tego busa, który robiłem ostatnio, a tu mocowanie poduszki jest w stanie praktycznie idealnym. Widzicie? Nie bądź tu mądry i pisz wiersze. O. Guma na przegubie pęknięta. Lecimy dalej. O, tu widzicie, oni obspawali to wzmocnienie lewarka, ale to i tak trzeba będzie wypiżyć, bo co to jest tam, taką cienką blaszką, to wiecie. Można się bawić. O, tutaj też jest już trochę nadkruszone zębem czasu. Trzeba będzie to zobaczyć. O, tutaj była... Tutaj jest nasza rama. Tu też już trochę zaczyna rozjebieć, to trzeba będzie wszystko wywalić. Dlatego no muszę wywalić te tutaj ich konstrukcje. Widzicie, ładnie tu pospawali. Tu nawet otworowo, tak jest, widzicie, przyłapane. Elegancko, no ale co z tego. To jest wszystko do wywalenia. To też jest jakaś cienka blaszka samochodowa. Widzimy. O, patrzysz, jest wygłuszenie. Widzicie to? Mogli dać od drugiej strony. Ale to może dobrze, bo to będzie chronić przed błotem takie wygłuszenie, no bo to jest dość takie widać mocne. No i tak, muszę to usunąć, bo wiecie, że z drugiej strony ta rama lubi gnić. Także co, moi kochani? Nie ma żadnych turnienek odpływowych, nic, także tu nic nie zakonserwuję. Nie za dobrze. Druga strona podobnie. O, tu widzimy, jakaś była stara naprawa kiedyś robiona. Też są pospawane łatki. Tutaj pełno łatek, to pewnie trzeba będzie wyciąć wszystko wyżej i od nowa tutaj zrobić, bo to już jest takie trochę dziadostwo. Tu nic nie trzyma. Tu też zabudowali z blachy takiej o, samochodowej jakieś. No, zakryli po prostu tą całą bidę. Jest w paru miejscach przyspawane. Trzeba to będzie odciąć i zobaczyć, jak to wygląda. Tam widzę, też była jakaś kombinacja kiedyś. O, mocowanie tej śruby. Też coś tam już było spawane, ale tam widzę dziura wygnite, także tam na pewno trzeba będzie zrobić nowe mocowanie. No, tak to wygląda. W tym odcinku koncentrujemy się tylko na przedzie praktycznie. O, tak to wygląda z tyłu, widzicie. To trzeba będzie też połatać tę dziurę, wyciąć tę zgniliznę, bo to jest tam pozostawiane w środku, widzicie, jak to tam wygląda. Nie za ładnie. No, no i tu trzeba będzie coś też po... Chociaż w niektórych miejscach, wiecie, te blachy, bo to był bus, zwykły bus, i oni z tego zrobili kontener. Także tu mamy
Mamy, patrzcie, bez sensu, jest oryginalna podłoga zostawiona jak na busie, to już nie mogli zrobić jakiegoś dostawczaka takiego, wiecie, ramowego. Oni zrobili z busa, to bez sensu. No ale nie wiem jak to, nie wiem, nie ogarniam tego, ale tyle lat już jeździ, także nic się nie dzieje. O, tu widzicie, była przedłużona rama, jest pospawana taka do dołu poprzeczka. No, to wszystko się trzyma elegancko, także co, ja się biorę za przód, ten nieszczęsny przód. Pierwsze co, to sobie chyba zrobimy tradycyjnie mocowanie tutaj, mocowanie tego. Zaraz to wszystko zmotkujemy i będziemy musieli to powycinać. No widzimy, reparaturka niczym w środku nie zabezpieczona. Te różowe to jest taki oryginalny jakby podkład. Także no to była świeża robota. Właścicielowi się nie spodobało to. I tu widzimy. Tak to wygląda. Dobra, ja się biorę, moi mili, bo to czas mnie goni jak zwykle. Tak, moi mili, pierwszą rzecz jaką zrobimy, to zmłotkujemy sobie tutaj to wnętrze i zobaczymy, wiecie, jak to wygląda, co kryje się pod tymi tutaj warstwami biteksów, baranków i tym podobnych rzeczy. No dobra, mamy obcięte te całe mocowanie tych przewodów. Oczywiście jeden przewód był tak zeżarty, że od razu się upieprzył, że trzeba go będzie wymienić. Tu jeden widzę jest wymieniony na miedziany, już puszczony, ale drugiego nie wymienili, no po co, wiadomo. Jeszcze żyje. No, także to mamy zrobione. Tu było ciężko podejść, bo też nie chciałem, wiecie, tych węży gumowych ciąć boszem, ale mam tutaj taką fajną piłeczkę pneumatyczną. I to fajnie daje radę w takich dziwnych miejscach. Tak, moi kochani, udało mi się odkręcić śrubę, która była przykręcona od 95 roku, także pełen sukces. Musiałem oczywiście użyć od takiego dużego klucza i prawie metrowego ramienia, no ale udało się, nawet nic nie stękło, nie stęknęło, także duma, mamy zdrowie, tylko widzicie tutaj, musimy dorobić kawałek rancika, bo jest skiepszczony. Także co, dorobię ten rancik, pomalujemy to, wyczyścimy i trzeba będzie to ładnie zespawać. Tutaj musiałem trochę wyciąć więcej, no bo ta dolna część była zgnita, także o, najpierw sobie połączymy to z tym, a potem to z tym. Tradycyjnie, 100 razy już to powtarzałem. Zrobimy to i potem sobie tutaj tą blaszkę zrobimy. Też takie, widzicie, dziadostwo. Wytniemy, spawamy i będziemy mieli już kawałek busa zrobionego, a potem przejdziemy sobie tam dalej do tej pięknej dziury. Tak, moi kochani, tu już mamy wszystko ładnie pospawane. Tutaj pospawałem też dziurkę, była taka mała dziureczka. Zapomniałem wam pokazać, że w środku jest pomalowane, ale myślę, że możecie mi na słowo uwierzyć. Także tak, to mamy zrobione. Teraz przejdziemy do tego nieszczęśliwego czegoś. Musimy to wszystko tu pousuwać, bo tutaj na wysokości tego mocowania jest dziura na wylot, także to trzeba wszystko powycinać, musimy wyciąć to, co im spawali. Widzicie, tutaj jest zeżarty cały ten wewnętrzny... Czekaj, się oddalę trochę to, o! Zeżarty jest cały ten jakby wewnętrzna, no zewnętrzna część nadkola. Wytniemy po narożniku, bo on tu jest zgrzewany i tak jest podwinięty. My nie będziemy się bawić z takim podwijaniem, także to usuniemy, wytniemy ten narożnik i od nowa go ładnie spawamy. A to, tą blachę przyspawamy tutaj do takiego jakby przetłoczenia. Też będzie mocne, ale o wiele mniej zabawy. Widzicie, o, to wszystko jest już zmurszałe, zgnite. O, tak samo tutaj, widzicie, to jest ta blacha, która zawsze gnie. To też trzeba będzie wyciąć i spawać. Także dobra, ja zakładam maskę, jakieś okulary i wycinamy tu dziadostwo. Tak, moi kochani, wszystko tu już mamy powycinane. Udało mi się odkręcić tą śrubę, także bardzo dobrze. Tu musiałem dorobić jeszcze felczyk. No i z paru części tam dorobiłem prawie pół metra ramy. To jest oryginalna część. Tutaj jeszcze zrobiłem taki łącznik, bo to jest ta ścianka wewnętrzna jest zrobiona z jakby podwójnej blachy. Także jedna blacha i druga blacha razem są do kupy zespawane. Tutaj już widzicie, obsawuję właśnie zewnętrzną część. Na dole otworowo, tutaj na małą zakładkę, dużym amperażem ogień. Także co, zostaje mi jeszcze tylko to ładnie poprzykręcać,
ale zawczasu jeszcze chyba sobie wkręcę na gotowo tą śrubę i już będziemy mieli temat tutaj zrobiony. No a potem trzeba będzie przejść do tutaj robienia podłogi. Także widzicie, nie wygląda to za ciekawie. Miałem ciutkę mniej roboty, bo nie musiałem gwintu dorabiać, no ale pół metra ramy trzeba było posztukować. Wszystko było ładnie poukrywane pod tymi blachami. Także widzicie, jak to jest. Tak, moi mili, szybka akcja. Będziemy teraz palnikować agrotrona. Trzeba będzie popodgrzewać to, żeby te spożnie wybić. Zabawa. Dobra, jeden spożeń dymiący, udało się. Jeszcze 5 zostało. O Boże. I 1/3 sukcesu. Następny stworzeń wybity, zostało 4 stworznie. To nie 1/3. 1/25. Nic, lecimy. Palnikowanie na ekranie. No dobra, majster pomoczył nogi nad tym całym oceanem. I chyba zaszedł na koniec mapy. Dobra, moi mili, trzeba wracać do domu, bo robota czeka. Tak. No dobra, moi kochani. Dzień po urlopie tradycyjnie. Lecimy z tym tematem. Tutaj już mam wszystko pospawane, zaczernione. Tradycyjnie autoplastony idzie na epoksyd, wiedzie w takiej spawy, szczelina, potem Noxudol 1600. Tu mamy porobione. Zrobiłem nowy rancik tutaj, bo też był wyżarty. Wiecie, wszystko zrobiłem od razu nowe, żeby było. Wewnętrzna ta część nadkola, to jest zrobiona. Tutaj było też pomalowane, poczyszczone trochę ta wnęka. Bo widzicie, tutaj było całe zgnite, tam też porobione. No tak, o Jezus, tak to wygląda. Tutaj wiecie, już 100 razy wam to pokazywałem. O, mam tutaj otwór na szuwaks, potem tutaj, wiecie, nawalimy szuwaksu, bo tu było od środka wszystko spawane, żeby to długo wytrzymało. Tutaj też cały ten kielik wewnętrzny był spawany. Tutaj wziąłem na palec, bo tu było malowane tym epoksydem. I wziąłem na palec masę na pędzel. Jeszcze nie był wyschnięty troszeczkę autoplastyn. Widzicie, troszeczkę mi się tak tutaj zamazało, ale to nic. Ważne, że epoksyd tam jest położony. Dobra, teraz co? Założymy koło i chyba będziemy się brać za czyszczenie. Trochę ramę poczyszczę. Zresztą zaraz wam pokażę, jak tu zrobiłem patent z tymi progami nieszczęsnymi, bo to była przeróbka z busa, nie z takiej, wiecie, ramowego, coś aladoka, tylko z busa, czyli on miał pojedynczą ramę. Rama tutaj była wzmacniana, widziałem. O, tu musiałem dodać na nity. Pierwszy raz robię progi na nity, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, jak to się mówi. Zaraz wam to pokażę. No tak, moi kochani, tutaj widzicie, zrobiłem coś takiego na nity. Musiałem połączyć ten próg, no bo to jest aluminiowe w środku wszystko, także tutaj nic innego nie wymyślę. Połączyliśmy na nity, tak było w oryginale. Zrobiłem takie tutaj z dwóch takich dwumetrowych kawałków, taką powiedzmy zetkę, i tam, żebym to zamontował. Tu zrobię wajeczego otwór, napuścimy tu ciutkę szuwaksu. No bo to widzicie, to wygląda coś takiego. To są takie aluminiowe te progi porobione. Ja tylko tam delikatnie wyczyściłem, no i to tylko wystarczy zabudować. Tu są jakieś kawałki tych blach, które były, no wiecie, zrobione, ale to już wszystko, to tak wisiało sobie. Tu trzeba też dorobić od nowa, bo to zażarte. No, a coś takiego jak tu widzicie. Teraz to ładnie tu już jest pomalowane epoksydem. To już sobie wczoraj wyschło przez noc i teraz to oczernimy. Tam już, gdzie było spawane, to dałem autoplastonę. Tutaj nawet w pewnym miejscu, tak na odległości metra, to w ogóle nie ma blachy. Bo jak już powiem, to było z busa robione, czyli tu była taka blacha podłogowa. To musiałem do płyty bezpośrednio na wkręty, dałem i tam na parę tych śrub zamkowych. No i wtedy takie parę sztyki trzeba robić, no bo widzicie. Tutaj z tyłu też taka była dziwna konstrukcja od dołu. Widzicie, zrobione jest na nity. Tutaj nie ma takiego metalowego nadkola, tylko jest takie, to jest chyba jakaś włókno czy coś takiego. Widzicie, też tutaj na 3 nity dałem, żeby to się czegoś trzymało, jedynie tam od góry jest spawane. Zrobiłem otwór, to napsikamy tam trochę wosku. Także tak to wygląda. O, tył, widzicie, też jest przyłapany do, na nity wszystko, no bo tutaj jest, jak już wspomniałem, amelinium, czy też aluminium, mówmy aluminium, jakieś tam amelinium. Jak dzieci. Także co? Jedyne, co mi zostaje teraz, to
pomalować to na czarno i już tą stronę mam zrobioną. I zaraz trzeba będzie przeparkować ten nasz pojazd i robimy stronę pasażera. Widzicie, jest trochę za daleko. Ciężko będzie tu mi sięgnąć z kanału, także... Co tak pięczysz? Co za kot. No, przeparkujemy go tu blisko i będziemy atakować.